Jak wyróżnić się mądrze niż czerwoną koszulą? Zapraszam. Kacper Bisans przedstawia. Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się wyróżnić? To jest mądre pytanie, ale jeszcze mądrzejsze jest: a po co się wyróżniać? I tutaj odpowiedzi pewnie jest wiele. Natomiast dzisiaj pogadamy o tym, jak się wyróżnić na tle konkurencji, czy to jeżeli masz działalność gospodarczą, czy to jeżeli, nie wiem, aplikujesz o pracę, potem jak się wyróżnić na jakimkolwiek tle, bo możesz szukać sobie drugiej połówki, też trzeba się jakoś wyróżnić. Czyli bardziej tutaj chodzi o to, jak być lepszym niż konkurencja, gdziekolwiek konkurujesz. No i teraz, owszem, można bazować na jakichś takich prymitywnych wyróżnikach, jak na przykład czerwona koszula. Ja założyłem nie dlatego, że tutaj chcę jakoś zaistnieć, tylko dlatego, że lubię akurat takie żwawe kolory. Ale są osoby, które bazują tylko na takich kolorach krzykliwych, na tatuażach, kolczykach, dziwnych fryzurach. I okej, jeżeli to jest spójne z daną osobą i że ona to lubi, to to jest super, jak najbardziej. Ale są osoby, które na tym budują swoją pewność siebie i podejrzewam, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Tak więc warto wyróżniać się w zgodzie z tobą i tak, żeby to wszystko było spójne. Także pogadamy dzisiaj o tym, w jaki sposób my się wyróżniamy i czasem też balansujemy na granicy dobrego smaku. Na przykład tworząc program Expert Bentleyu, no to sama nazwa Expert Bentleyu, jaki ekspert? Kto się nazywa ekspertem, tak? Potem Bentleyu, a czemu nie, czemu jest to podkreślane, że to w Bentleyu? I to Bentley, nietypowe auto, drogie i tak dalej. Było to takie trochę bójczuczne, było to takie trochę infantylne nawet, ale to był celowy zabieg, trzeba było przykuć uwagę. I do dzisiaj, jak mamy jakieś filmy, które mają na przykład 500 000 wyświetleń, milion, to przychodzą osoby, które naszego kanału nie znają, które nie wiedzą, że on się broni jakością i też zarzucają, a czemu on jedzie, a nie stoi, a czemu Bentley, a nie inne auto, a nie można tego w studiu nakręcić. Takie opinie się pojawiają, ale ogólnie cała marka nam się stworzyła dobrze i warto było się w ten sposób wyróżnić. No i teraz pytanie, weźmy już ten przykład. Czy to było takie trudne, żeby się wyróżnić? Myślę, że nie, bo tutaj nie mamy wtedy jakiegoś czynszu najmu za studio. Nawet jeżeli to miał być mały pokoik, no to tam pewnie 700 zł trzeba położyć na stole. My mieliśmy auto, które tylko trzeba ubezpieczyć i naprawić ewentualnie, więc wbrew pozorom te koszty nie były duże, auto nie było też drogie, bo ma swój rocznik. Auto zwracało uwagę, auto dodawało dynamizmu, auto pasowało do wywiadów z ekspertami, to wszystko się nam spięło w całość i wystartowaliśmy z programem. Nie potrzebowaliśmy tutaj nie wiadomo czego. Ten pomysł teoretycznie był oryginalny, w praktyce był bardzo racjonalny. I tak jest też często. Jakiś czas temu usiadłem sobie na kibelku. Jakiś czas temu, to było kilkanaście lat temu. Miałem wtedy spodnie takie skate'owskie, jako nastolatek, firmy MAS. Polska firma, która robi ciuchy dla skaterów. Nie wiem, czy tak się mówi chyba. Chyba się mówi skaterów, ja już jestem stary. W każdym razie takie ciuchy robili i robią. I patrzę sobie na tym kibelku, na moje spodnie, a tam metka. I metka z informacjami, jak prać te spodnie i do tego dopisek albo daj je swojej mamie, ona będzie wiedzieć, co z tym zrobić. No i pomyślałem sobie, kurczę, fajne, siedzę na kibelku i się uśmiechnąłem. Zrobili coś ekstra, co nie kosztowało nic. To była kwestia tego, że i tak trzeba coś na metce napisać, to czemu nie napisać czegoś zabawnego, śmiesznego. I teraz okazuje się, że prawie nikt tego nie robi. Czyli możesz jednym zabiegiem wyprzedzić w tej małej materii, może mało znaczącej, ale wyprzedzić całą konkurencję. Wyprzedasz światowe marki, światowych projektantów, jakieś masówki typu H&M, typu, nie wiem, Tommy Hilfiger. Wszystkich wyprzedasz, robiąc taką metkę. Ani kosztuje to zero, znaczy nic nie kosztuje, ani grosza nie musisz na to wydać. I to jest ciekawe, że to ludzie przeważnie działają jak konkurencja. I nieważne, czy mówimy tak jak teraz o produkcji ciuchów, czy o szukaniu pracy. O szukaniu pracy mam film, jak znaleźć pracę na 10 sposobów, ale jednym z tych sposobów jest na przykład to, żeby swoje CV dać wielkie pudło wypchane jakimś tam wypełniaczem styropianem. Wielkie pudło takie prezentowe,
ze wstążką, a w środku w złotej teczce, na złotym papierze dać swoje CV. Oczywiście, jeżeli aplikujesz jako profesor, wykładowca gdzieś, no to nie wiem, czy struktury szkolne aż tak docenią. Ale jeżeli twoja praca ma być bardziej kreatywna, masz mieć kontakt, nie wiem, z klientem na przykład, coś sprzedawać, albo być w dziale marketingu, albo gdziekolwiek, gdzie potrzebna jest kreatywność, albo jakiś luz w sobie, poczucie humoru, to takie CV się przebija od razu. No ile to kosztuje? Koszt pudła, wstążki, kuriera, no to kosztuje to 50-100 zł, tak? A już się wyróżniasz po prostu mega. I jest to naprawdę wyróżnianie się i przebijanie konkurencji jest bardzo proste. Dlatego też napisaliśmy książkę z Karolem, moim wspólnikiem, 138, gdzie mamy 138 technik na zwiększenie kasy w firmie. I są to z reguły bardzo proste techniki. A propos tej metki. Metka na gaciach, która nie kosztowała nic i tak tę metkę trzeba było stworzyć. Mieliśmy podobny, nie powiem, że problem, ale podobno mieliśmy rozkminę w sklepie internetowym. Otóż, kiedy ktoś o nas zamówił na ekspertia.com.pl książkę, to na końcu dostał informację, że twoja wpłata została zaksięgowana, czekaj na kuriera, nara. Znaczy, taki był przekaz, nie było nara, ale był taki przekaz. No i pomyślałem sobie, kurczę, przecież marnujemy przestrzeń. Ktoś i tak czeka na ten komunikat, czeka na potwierdzenie. No to albo trzeba tam dać jakąś reklamę i coś sprzedać, albo zrobić coś fajnego. No i wymyśliliśmy, że zrobimy coś fajnego, czy jak z tą metką. My tam po prostu daliśmy filmik, gdzie otwieramy na cześć klienta szampana. Bardzo fajnie jest on zrobiony, warto sobie zobaczyć. Prosta rzecz. A kosztowało nas to tylko kilka szampanów, żeby nauczyć się otwierać je szablą, chwila przed obiektywem i to wszystko. I nagle wyróżniamy się na tle konkurencji. No i co z tego, że Zalando sprzedaje w e-commerce więcej, skoro nie robi takiego, czegoś takiego fajnego? Tak? Nawet się lepiej firmę prowadzi, jak firma jest fajna, jak jest zgodna z twoim flow, twoim poczuciem humoru, twoją kreatywnością, od razu się lepiej firmy prowadzi i nagle wiesz, po co to robisz, tak? Jeżeli ta firma jest spójna z tobą. Także można się wyróżniać na wiele sposobów i czasem jest taki motyw, że myślisz sobie, kurczę, ale już wszystko wymyślono, już teraz o taki kreatywny biznes, o jakiś taki startup, który wybije mnie w kosmos, jest ciężko, a to jest bzdura. W Łodzi jest taka knajpa. Właściwie to jest fryzjer, który za dnia jest fryzjerem, a po którejś godzinie wszystko się tam ładnie sprząta i jest zrobiony z tego pub. Czyli jest pub, właściwie jest to fryzjer dla, jest to barber bardziej niż fryzjer, czyli tam założenia są mężczyźni, którzy prawdopodobnie, tak strzelam, bo aż tak nie wnikałem, też mogą sobie napić się whisky przy tym strzyżeniu, jeżeli mają taką ochotę. A już wieczorem jest taki regularny pub, bar, można usiąść i nie ma problemu. I teraz zobacz sobie, z jednej strony jedna działalność reklamuje drugą, bo ktoś przy drinku, jak się dowie, tam jest fryzjer, to może, czy barber, to może skorzystać z tego barbera i właśnie sobie tam włosy wyregulować. A z drugiej strony, to w drugą stronę, u barbera możesz się dowiedzieć, że w tym samym miejscu jest pub i pójść wieczorem się napić. Jeden czynsz, wykorzystany maksymalnie lokal, bo działa, no nie powiem całą dobę, ale działa zamiast 8 godzin, bliżej pewnie 16. I już. I dlaczego tak mało jest fryzjero pubów? Dlatego, że ludzie myśląc, mam pub, no to zarabiam, to nie muszę robić niczego więcej. Mam barbera, no to zarabiam, nie muszę robić niczego więcej. A teraz ludzie, którym się chce robić coś więcej, nagle robią pubo barbera, nazwijmy to roboczo, i rzeczywiście nagle się okazuje, że to funkcjonuje, po prostu, że to funkcjonuje. Także rzeczywiście ma to ręce i nogi, a znowu, to akurat wymaga więcej pracy, ale ryzyko jest żadne, bo jeżeli ci nagle upadnie, jeżeli miałeś barbera i wpadłeś na pomysł, żeby robić pub, tak ci ten pub upadnie, no to co? Zapłacisz koncesję, okej, to są jakieś koszty, ale ogólnie no to już lokal jest, on jest raczej zrobiony uniwersalnie, więc dalej będziesz mógł mieć barbera, ryzyko jest żadne. Więc pomyśl, być może masz jakieś miejsce pracy, w którym możesz, w których po godzinach możesz robić coś innego.
nie wiem, robisz paznokcie, no to po godzinach możesz mieć szkolenie z paznokci albo w ogóle jakieś inne szkolenie. Możesz wykorzystać swoją przestrzeń dwukrotnie po godzinach na coś innego i też może jak najbardziej grać. My staramy się też wyróżniać cały czas, szukamy jakichś pomysłów, jak to robić. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę klienta, to najlepiej działa tutaj Porsche. To jest po prostu fenomen. Ja nie wiem, jak oni ich szkolą. Jest taka reklama, wpisz sobie na YouTubie Porsche Commercial 2003, prawdopodobnie, gdzie dzieciak, który jest w szkole, jedzie do salonu Porsche i jest tam obsługiwany. Warto sobie zobaczyć taką minutową czy dwuminutową reklamę. I tam w tej reklamie pokazują, że dbają nawet o najmłodszych pasjonatów marki, którzy później mogą być klientami. I ja w 2012 roku byłem w salonie Porsche. Oglądałem, jak taki glonojad te samochody. Podszedł do mnie sprzedawca i zaczął mi opowiadać o tych samochodach. Spędził ze mną pół godziny, opowiadając o każdym samochodzie. Zobaczył, że ja też mam jakąś tam wiedzę, że się interesuje, więc zaprosił mnie jeszcze do siebie, tam do konfiguratora, pokazał mi co i jak. Umówił się ze mną na jazdę próbną. Bardzo ładnie mnie obsłużył i dał mi w prezencie taki przycisk do papieru, taką figurkę metalową, chromowaną, którą można sobie dać teoretycznie na papiery. W praktyce jest to taki fajny gadżet, kurzołap, ale bardzo, bardzo fajny. I dał mi jeszcze kilka katalogów w twardych oprawach, takie katalogi a la książki. Tylko dlatego, że widział, że jestem faktycznie zainteresowany marką i wtedy oczywiście nie miałem kasy na taki samochód. Natomiast już byłem szczerze zainteresowany samą marką Porsche. No i pomyślałem sobie, że to taki wyjątkowy sprzedawca, że po prostu tak się trafiło, trochę jak w tej reklamie. A okazało się, że parę dni temu moja żona była w salonie Porsche z siostrzeńcem swoim, który miał swoją rodzinę tam jako nastolatek, chciał zobaczyć sobie te samochody. I pani, która tam ich obsługiwała, również dała mu akurat taki na napęd samochodzik Porsche i do tego jeszcze taki retro autko, które sobie samemu skręcasz tam paroma śrubkami, podwozie z nadwoziem i kółka dokręcasz i samemu tworzysz to auto. Dostał takie dwa gadżety, plus jeszcze jakieś katalogi, jakieś czasopisma. Wow! I też moja żona akurat kupowała też mi tam prezent właśnie z tej marki i sprzedawczyni zobaczyła, że faktycznie jakby lubimy markę, że Dominik też się tym interesuje i dostał takie prezenty, które nie były jakieś, to nie były prezenty za 5 zł, tak? To były droższe prezenty, ale oni już inwestują. I się w prosty sposób, znaczy prosty, no to trzeba nauczyć personel, trzeba mieć jakąś pulę gadżetów, ale w bardzo fajny sposób, taki ludzki, taki... Przychodzisz tam i czujesz, że oni są dla ciebie, że oni rozumieją twoją fascynację marką czy zainteresowanie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także pójdź sobie do Porsche, jeżeli robisz biznes, pójdź do Porsche, zobacz, jak oni obsługują klienta i pomyśl, co z tego możesz zaaplikować do siebie, po prostu. Ostatnio robiłem kilka transakcji na rynku nieruchomości i tam przeważnie występuje taka instytucja jak pośrednik. Ci pośrednicy z reguły są kiepscy, mówiąc szczerze. Ani nie znają się tego na nieruchomości, ani nie mają jakieś aż tak super podejście do klienta. Są tacy, może kiepscy to dużo powiedziane, są przeciętni. Tymczasem jedna pośredniczka, pozdrawiam pani Aniu, pomyślała sobie tak. Dostaję od nich prowizję 10 tysięcy. 10 tysięcy uważam, to jest duża prowizja. To w takim razie... kupię im na odchodne w podziękowaniu wino. No i dostaliśmy w ładnym opakowaniu wino. No i mówię Arturowi, który u nas pracuje, że Alta, a pani Ania wymyśliła, że takie proste wino, a od razu ją zapamiętałem i od razu wiem, że chciałbym z nim działać więcej. I okazało się, że Artur tutaj mi się wygadał, że ona dzwoniła najpierw do niego i pytała się, co najlepiej kupić. Czy jakąś flaszkę, czy wino. No i padło na wino, ale na wino padło dlatego, że moja żona lubi wino. Ja bym tam przekazał co innego. W każdym razie, bardzo miły gest. I teraz prowizja 10 tysięcy i ktoś zainwestuje, nie wiem ile to kosztuje, 50 zł dajmy na to w to wino, powiedzmy 40 zł wino, 10 zł opakowanie i nagle się okazuje, że za 0,5%, tak, dobrze mówię, żeby nie skłamać, tak, 0,5% swojej prowizji
reinwestujesz w dobrą relację z klientem. Da się. Oczywiście są ludzie, którzy robią to nieumiejętnie. No, tak zamówiliśmy na przykład wegańską torebkę ze skóry kaktusa. Zamówiłem żonie taką torebkę i w gratisie dostałem czekoladki niewegańskie. To jest takie właśnie, że aż ich źle zapamiętuję, bo oni nie rozumieją, co sprzedają. Nie rozumieją swojego klienta i zamiast spowodować uśmiech, bo sam pomysł jest bardzo dobry, żeby coś dołożyć, to powodują irytację, że zwiększają popyt na produkty zwierzęce takimi czekoladkami właśnie. A co za problem dać wegańską czekoladkę do tego? Żaden problem. No ale ktoś już tego nie rozkminił. Także ważne jest to, żeby rozumieć drugą stronę i wychodzić empatycznie do niej. Tak? Jeżeli kogoś poznajesz, no to nie dasz każdemu wina, ale wystarczy, że na przykład po wymianie telefonu potem wieczorem nagrasz wiadomość jakąś głosową, żeby było bardziej indywidualnie, albo filmik, że cześć, dzięki za spotkanie dzisiaj, numer zapisany, miło było poznać, widzę, że mamy trochę tematów wspólnych, także jesteśmy w kontakcie, na przykład, tak? I to jest takie miłe, dajesz znać, że ten numer jest zapisany, że pamiętasz o sobie, że miło wspominasz dzisiejsze spotkanie, dajesz siebie bardziej poznać i pokazujesz jakąś odwagę w kontakcie. I nie ma problemu, tak? Tak samo to właśnie działa w relacjach damsko-męskich, że trochę więcej inicjatywy pozwala z reguły wyprzedzić tą konkurencję, bo większość osób tej inicjatywy takiej nie podejmuje po prostu, więc tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że te sposoby wszystkie wyróżniania się z bardzo różnych branż, gdzieś tam Cię zainspirują. Jeżeli chcesz, to takich sposobów, takich moich przemyśleń mam dziesiątki. Dużo jest też wciąż 138, ale dużo jest tam nieuwzględnionych, bo to też cały czas widzę, obserwuję. Jeżeli masz ochotę, to napisz w komentarzu, to nagram coś podobnego jeszcze. Być może skupię się tylko na jednej branży, albo tylko na jednej sferze, ale chciałem Ci pokazać, że kreatywność tak naprawdę, czy sposób na wyrażenie się może być bardzo prosty, często mało pracochłonny, mało kosztowny, ale wymaga pomyślunku. Wymaga tego, aby pomyśleć o kliencie, zrozumieć, jak on myśli, czego on oczekuje, z czego się ucieszy i rzeczywiście wtedy to działa. Także tyle ode mnie. Ja śmigam z krzesłami, bo po Wielkanocy oddaję służbowe krzesła do biura. Mam nadzieję, że Urząd Skarbowy nie zarzuci mi, że używałem na święta prywatnie służbowych krzeseł. Także zaraz tutaj je transportuję. A Tobie życzę wspaniałego dnia. Hakuna Matata, wszystkiego dobrego. Cześć! Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.